The music industry is lying to you. It is telling you that you are excited. And you are excited. And you are excited. Or rather, you have confused excitement with the fear of missing out. Which is understandable, as these two feelings are very closely related. Focusing as they do on the heart and the groin, and ending in a bloody mess, pregnancy tests, and too little sleep. A survey says that shouting inanities in a regional accent is valuable to culture. Look at EastEnders, Soccer AM, or the Queen's Speech. A survey says paedophiles run the BBC, but look at the alternatives. Drowning men clutching at straws through their bell-end helmets. Sad woman dreaming of being owned by them. Their children, eventual despoilers of high streets, clad head to toe in menstrual blood. Screaming sexual insults into bedroom mirrors in the sad belief it will empower them. And it will empower them. And it will empower them. At least that's what it says on my cereal packet. That's what it says on my receipt from the Apple Store. Good Lord. Identify the bloodied bodies of my loved ones. They were killed whilst watching a new television show on the MTV network. One where Kim Kardashian is chased through woodland by a giant bear wearing a mask which carries the visage of recently deceased film director Michael Winner. The bear has apparently not qualified for a workplace pension and is angry with Daniel Day-Lewis for what he perceives to be the relative lack of action in There Will Be Blood, which he otherwise enjoyed but found a little precious for his taste. Anyway, after 20 minutes of panicked running around, intercut with interviews with friends and other celebrities, the production team behind the show all simultaneously come to the same horrifying conclusion. They have wasted the precious gift of life which is being given to them by science. They start attacking themselves with the nearest available objects, breaking off camera tripods to ram them bloodily into each other's eyes, climbing up the highest branches of trees to fall face down onto the pulsing earth, the whole time shrieking and screaming with the sudden primal vigor of lost souls who have forgotten language and seem intent on shouting their black hearts from their grey and semi-erect chests. Quite. They face the pigs. They face the pigs they were. They face the pigs. They face the pigs they were. Anyway, my family members, otherwise enjoying a restful Sunday afternoon spent basking in the Christian lie of a benevolent and loving God, witness this horror through the prism of their television set. Concentrated howl of psychic and bloodied anguish, which is utterly enveloped the unlikely woodland scene, is transmitted directly into the heart of our living room. And advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Halo, halo, co tak głośno muza leci z konsoli? Witam, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie, moi drodzy. Na razie przyciszę troszeczkę tę muzę. Niech sobie gdzieś tam w sumie łupie w tle. To jest muzyczka z Hadesa, z konsoli się wydobywa w menu głównym. A ja witam was bardzo serdecznie i już będę musiał śpiewać suba. Szybko poszło. Panie Miwoli, dziękuję ślicznie. Półroczku razem. Półroczku.
Nowa odznaczka dzisiaj. Test. Ty. Dziękuję ślicznie, witam ponownie w gronie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Coś przymulił GoXLR, nie chciał efektu wrzucić. Co tam u was, moi drodzy? Zaczynamy weekend, co? Zaczynamy weekendzik. A ja już za tydzień zaczynam urlopik. Mój urlop pierwszy od bardzo, bardzo dawna, także bardzo, bardzo się jaram. Będzie typowo chillowy. Doberek, doberek, witam, witam wszystkich zbierających się. Słuchajcie, przyznam szczerze, że nie mam dzisiaj za bardzo pomysłu na tego streamka. To znaczy, jest w co grać, nie? Nie mówię, że nie. Spokojnie możemy sobie pogierzyć w Hadesika. Chętnie się od was czegoś dowiem, czegoś się nauczę. Mamy też do skończenia w razie czego The Spectrum Retreat, które wydaje mi się jest osiągalne do skończenia w dniu dzisiejszym. Jest też ten My Friend Pedro, które z jednej strony było bardzo fajne, a z drugiej strony jakoś nie czuję potrzeby, żeby w to dalej grać, więc nie wiem. Na razie sobie zostawimy tego Hadesa tutaj, bo tu jest muza przynajmniej jakaś sensowna, zapętlona. Jeszcze drugie półroczku i będzie to mój najdłuższy związek, nie licząc związku z XCOM-em i naszym dzieckiem zamówieniem na grafikę. Masz na myśli raty, jak rozumiem, roczne. Co ty tam za grafy brałeś u nich? To bardzo mi miło w takim razie. Ja sobie poodklikuję rzeczy. To do przeczytania, to do usunięcia, to do usunięcia. Dobra. O, wiem, co wam się pochwalę. A wam się pochwalę, bo nie wszyscy może widzieli, a dostałem ostatnio takie coś od Bungie w związku z Destiny. Musiałbym wam przybliżyć, żebyście sobie lepiej zobaczyli. Chyba ostrość jakoś... O, nie, łapię ostrość. Łapię, masz to. No nie złapię chyba. Chyba, że to bym tak otoczył, jak to się robi. O, mamy to. taką pozytywkę dostałem, słuchajcie. Z zaproszeniem właściwie na event, który będzie miał miejsce w najbliższy wtorek. I ten event będziemy zresztą restreamować, tak? To będzie zapowiedź nowego dodatku z ogłoszeniem tego, co się będzie działo dalej gdzieś tam w fabule. No i pozytywka jest mega spoko. Wybrzmiewa taką melodię. Nie wiem, czy ją dobrze usłyszycie, ale spróbuję. Może wyciszę to. No, także bardzo fajny gadżet. Jest totalnie klimatyczny, bo tam melodia jest taka, wiecie, spooky trochę, nie? Nie jest kojarzona na razie z żadnym motywem z gierki, więc domyślam się, że będzie motywem głównym właśnie muzycznym w nowym dodatku. No i... My jesteśmy w tej samej strefie czasowej co Amsterdam, nie? Jeśli tak, to widzimy się jakoś o 17.30 na streamku, żeby chwilkę wcześniej się odpalić, zebrać i pogadać, a później będziemy sobie faktycznie restreamować wydarzenie i oglądać wspólnie. Czy planują coś naprawić, czy dodać więcej kontentu, a nie jedną planetę? Myślę, że jedna planeta jak na jeden dodatek, to jest bardzo dużo kontentu. W sensie nie miałbym kompletnie nic przeciwko. A naprawić? To też zależy, co masz na myśli. Zdaje się, że ostatnio ogłaszali, że od kolejnego sezonu będzie już ten anti-cheat dostępny w grze. Cześć, Piotr, siema. Mędrcy powiadają, że kiedyś zobaczysz na tym streamie Black and White'a. No i mędrcy mogą mieć rację, ponieważ już za miesiąc i 4 dni mamy 10-lecie istnienia tego kanału na Twitchu i tak się zastanawiałem, czy by nie zrobić jakiegoś dłuższego streamka z różnymi gierkami i wtedy mógłby się spokojnie taki Black and White jedynka pojawić. Moglibyśmy sobie kilka godzinek, ze dwie powiedzmy, pogierzyć, żeby też nie przesadzać. Myślałem też o tej dwójce, ale raz, że na YouTube'a nic nie wrzucam. Jeden film wrzuciłem chyba tylko w tym roku i raczej się nie zapowiada, żebym jakoś szybko wrócił. A nie wiem, czy aż tak bardzo mi się chce grać w dwójkę na streamach, jeśli mam być szczery. Pytanie, gdzie na twoim Discordzie można wrzucać zdjęcia? Zdjęcia czego? To jest kluczowe chyba w tym pytaniu. O, jeszcze lampkę sobie dołożyłem moją z Bungie.
ta, co była w tej skrzyni z Walkmanem i kasetą jakiś czas temu. Akurat zwierzaczka. No to chyba na inne, tak mi się wydaje. Tam w dolnych kategoriach, takich off-topowych, to się nazywa kultura. To tam jest taki dział inne i tam się niejednokrotnie pojawiały zwierzaczki. Jako, że nie mamy dedykowanego miejsca, to spokojnie możesz to wrzucić tam. Lampkę z bongo, no. Jest fajniusia, tylko szkoda, że ona nie... Bo ona chyba nie ma trybu wielokolorowego, czekajcie. No niestety chyba nie ma. Myślałem, że może być jakiś trybik przechodzenia przez kolory, a tak to by było spoko, coś byś tam działo w tym tle. Ale chyba nie. Więc wróćmy sobie do... O, był! Kurde, który to był? Po czym on był? Ten? Ten, dobra, przychodzi. Są różne kolory. Okej, okay, jednak. Czy ten bas z tyłu to ten sam, co kiedyś Rocksmitha na nim nagrywałeś? Zgadza się. Ten sam. ATK-200 chyba, jeśli dobrze pamiętam. Kurzy się. Nie gram na nim raczej. Nie był w użytku od bardzo dawna. Nie masz uprawnień do wrzucania i bot cię zawiesił. No, musiałbyś się pewnie z... czekaj, co powiedziało? To dziwne w sumie, że nie masz. Jak sobie wejdziesz jeszcze raz, to upewnij się, że odpiszesz botowi na zapytanie, na prywatnym. Dzień dobry, Mietek, dzień dobry. No tylko zdjęcie wrzuciłem i od razu mi wywaliło. To jest dziwne, że ja nawet nie do końca wiem, jak to działa na serwerze. To jest masakra. Słuchajcie, wejdziemy sobie, bo chcę wyszukać jedną rzecz. Dostałem od pana Mecha Butchersa 3 kody na Minita ostatnio. I to jest giera, w którą ja sobie sam też miałem pograć. Dawno, dawno temu. O, ona już nie jest na promce. Ale właściwie, kurde, mogę ją dziabnąć. 42 zł to też nie jest jakoś strasznie dużo. I możemy sobie ją pogierzyć, a przy okazji wam oddam te 3 kluczyki właśnie na peceta, które są od pana Mecha Butchersa. Zaraz bym odpalił. Jest blokada przez około 1 godzinę od dołączenia. Dobra, no to macie świeże info. Dobra, to wskakuj do koszyka. Zaciągnij z PayPola, bardzo dobrze. Cześć Lorn, witam, dzień dobry. Dobra, niech się giereczka w takim razie ściąga. Mówię, dzisiaj raczej taki luźny streamek, ja nawet się nastawiam na to, że może po prostu sobie pogadamy o różnych pierdołach. Co prawda nie zrobiłem dalej sceny, na której byłaby kamera plus obszar na jakąś przeglądarkę do przeglądania newsów albo coś takiego, ale w sumie to też nie jest problem, żeby to zrobić zaraz. Tylko powiem wam, że powolutku chyba dochodzę do momentu, w którym zauważam, że jednak te dodatkowe przyciski na moim Stream Decku by się przydały z wersji XL. No oczywiście nie będę raczej planował wymiany sprzętu, ale kurde, byłoby fajnie, żeby nie musieć tutaj latać po tych wszystkich folderach, bo już się ich trochę narobiło. No, a co tam u was, powiedzcie mi? Jak wam żyćko mija? Co planujecie sobie na weekend robić? W co planujecie gierzyć? Folder w folderze i też da się obcykać. No da się na szczęście, tam chyba nawet nie ma limitu, ile może być tych podfolderów. Co jest trochę przerażające, ale no, działa. Wyobrażam sobie tylko potem to odklikiwanie 10 razy, żeby wrócić do folderu głównego, nie? Dobra, Minit jest ściągnięty, więc jak złapie oddech, to będziemy mogli w sumie pogierzyć. Tylko się coś napije. Powiem wam, że zmaksymowałem prawie Black Panthera już w Avengersach.
I mówiąc zmaksowałem, mam na myśli, że mam 50 level i prawie 130 na itemach, nie? Potem jeszcze dochodzi rozwinięcie itemów, każdy o 10 do góry i artefakt również o 10 do góry. Na pewno nie mam jeszcze pełni surowców do właśnie artefaktu. O to się będę musiał zatroszczyć później. Wiecie co, kurde, bo ja w sumie powinienem mieć mikrofon troszeczkę wyżej, mniej więcej na tej wysokości. Więc ja może tę lampkę. Jezu, czy te dzieciaki na dworze ktoś morduje, czy co tam się dzieje? Bo ja nie kumam już. Wy je słyszycie w ogóle, czy to bramka wam wycisza? Bo u mnie jest dramat. Cześć pan Łukasz, dzień dobry, słychać. To ja może okno zamknę? W sumie już nie jest tak ciepło. Znaczy, no, już nie jest tak gorąco, nie muszę się wietrzyć cały czas. Momencik. Dobra, gituwa. Dobrze, niech dzieci bawią się na dworze, a nie w Fortnite, kiedyś to było. Ja bym w sumie wolał chyba, żeby się bawiły w Fortnite niż u mnie pod oknem. To znaczy, jeśli grałbym w Fortnite'a i te same dzieciaki mogłyby mi sprać dupę w gierce, to wolałbym już, żeby faktycznie bawiły się na dworze. Natomiast jeśli mają być po prostu głośne, a grają zwykle w gry, w które ja nie gram, to wolałbym, żeby marnowały swoje życie przed komputerem. Tak jak ja to robię. Dobra. Włączmy. Ja bym wolał, żeby nie bawiły się wcale. No poszły do pracy, nie? Aha, mam wyłączony dźwięk. Zostawimy na takim poziomie. Aha, wy w ogóle nie widzicie jeszcze. Genialny jestem. Genialny jestem. Cześć Rychu, siemanko. Dobra, skoro mamy Minita i skoro będziemy dzisiaj w niego grać, to ja wam w tym momencie włączam... A nie, jeszcze wam nie włączam. Co wy sobie myślicie? Czekajcie. Dobra. I dobra, to teraz wam włączyłem. Powinniście móc odebrać nagrodę Giveaway Minute PC. I odbierajcie sobie oczywiście jedną, bo nawet nie zwróciłem uwagi, czy dałem możliwość odbierania więcej na użytkownika. Jeśli tak, to nie marnujcie punktów, bo to bez sensu. No i możecie sobie wziąć udział w giveawayu. Kodziki 3 sztuki są na peceta, na Steama. Dostarczył je pan Mecha Butchers, więc wielkie dzięki dla niego. Jaką masz najdroższą, najrzadszą gierkę za sobą? Kurde, trudne pytanie chyba. Ja powiem ci szczerze, że ja nie bardzo wiem, jakie są wartości rynkowe tych gierek. Z najrzadszych to chyba, że... Mam jakieś rzeczy na pewno z Limited Run Games. Na przykład Celeste na PS4. To normalnie nie wyszło do sklepów, tylko było dystrybuowane przez właśnie... przez Limited Run Games i nie wiem, jaki tam był nakład. Podejrzewam, że coś w stylu 5000, więc jest to dość rzadkie. Czym jest Minit? Zaraz zobaczymy. Jest na pewno czarno-białą gierką, bo ja ją już widziałem od bardzo dawna na różnych screenach i to gdzieś latało po różnych promocjach i tak wiele razy byłem o krok od kupienia tego i tego nie zrobiłem. No, limity transy są świetne. Znaczy, osobiście trochę mnie wkurza, że oni robią tyle różnych edycji. Wolałbym, żeby wypuszczali to podstawowe, pudełkowe wydanie gierki, czy to właśnie na Playaka, czy to właśnie na Switcha i tyle. A oni mnożą te, kurde, edycje kolekcjonerskie i trochę mnie to drażni. Chyba nawet nie do końca wiem dlaczego. Być może po prostu dlatego, że zbieranie jeśli ktoś jest fanem jakiejś marki,
to bardzo prawdopodobnie chce mieć wszystko, co jest związane z tą marką. I wtedy musi no, i kupić zwykłą edycję, i tamtą kolekcjonerską jedną, i drugą, i coś tam jeszcze. Wiecie, jak to wygląda, nie? Z takich rzadszych rzeczy, to pewnie też bym myślał o rzeczach, które u nas nie wyszły bezpośrednio na naszym rynku, ale gdzieś tam dorwałem z jakiegoś Play Asia albo coś takiego. To mam te dwie edycje zbierające stare Megameny. Mam Bulletstorma na Playa trójkę z podpisem Adriana Chmielarza na pudełku. I kurde, w sumie nic mi więcej szczególnego nie przychodzi do głowy. Mam kolekcjonerkę Hotline Miami 1. To chyba też było małym nakładem rzucane. Cześć Kelmak, siema, dzień dobry. Ten giveaway to chyba nie bangla pani Kamilu. A czy było F5 robione? Bo prawdopodobnie musi być zrobione F5, żeby się pojawiła nagroda na liście. View. Dobra, ja sobie tu view zrobię i zobaczymy, czy będzie chodzić. Dajcie znać. Limitkę Silent Hilla dwójki z podpisem Akiry. Mega spoko. Mega spoko, szanuję. F5 zrobione i nic. O kurde, czekajcie. A ja mogę odebrać. A nie, nie mogę. Reward i stemple... Okej, dobra, już patrzę. Już patrzę, zaraz zobaczymy, o co biega. Edit. Szczerze mówiąc, wygląda, jakby było poprawne. Dobra, to inaczej zrobimy. To wyłączę i dodam nową nagrodę. Add new custom reward. Opis wklejony. Giveaway. Tak się pisze. Nie. Away minute PC. Enter amount 100 powiedzmy. Nie będziemy wrzucać żadnej ikony. Bez limitów. Aha, taka już istnieje twoim zdaniem, ale to nie jest prawda. Dobra, jeszcze dajcie sekundę, jeszcze nie odbierajcie. Jeszcze tylko zresetuję tutaj. Cyk, cyk, delete, yes, create new, give away minute PC, points giveaway, save. Dobra, możecie próbować, już powinno być ok. O, no i pięknie. To ja sobie jeszcze tylko włączę podgląd, żeby widzieć, czy to faktycznie wpada. View. Tak, jest. Dobra, to pod koniec streamka wylosujemy sobie z tej listy, która się zgłosi, trzy osoby i tym trzem osobom rozdamy kluczyki. Przypominam tym, którzy nie grali, ruszyła otwarta beta Diablo 2. Przyznam szczerze, że chyba poczekam już do premiery. W sensie już mi się nie chce. Ja nie wiem, czy będzie jakiś wipe, czy nie będzie wipe'u. Chyba nie będzie, nie? To w sumie mógłbym zacząć już grać. A to pytanie w takim razie do konsolowców. Czy... Cześć pan Kijas. Czy jest open beta na konsolę również? Bo ja jak gdyby się nastawiam na granie w Diablo 2, głównie z myślą o tym, żeby grać sobie tak na kanapie, wiecie, czy to z McDuchą, czy do nas jacyś goście przyjdą, czy coś, żeby po prostu się wywalić w cztery osoby na kanapie i sobie połupać, nie? Bo to jest fajny klimat. W trójce grało się fenomenalnie, moim zdaniem. I jeśli powtórzą to samo w dwójce, to będzie rewelka. Z tego, co widzę na PS Store, na PS4 jest otwarta beta. No właśnie, to super. To może sobie też, słuchajcie, zacznę ściągać. A co sobie będę? Tylko czy ja mam miejsce na dysku? To może być problem. To może być problem. Jest faktycznie bezpłatna beta.
rzekomo ściąga. Ile tego jest? Obliczanie pozostałego czasu. Będzie zapis międzyplatformowy. To też zawsze jest mile widziane. Czy powiększyła się twoja kolekcja do ostatniego odcinka z Gaming Roomu? No, na pewno. Ja nawet nie pamiętam, kiedy był ostatni Gaming Room u mnie robiony. Danek Gierek siłą rzeczy dochodzi z czasem, nie? Chociaż akurat na Playa 5 nadal mam tylko jedno pudełko. Ale wiem, że będzie drugie, bo podobno dostanę Hadesa w wersji pudełkowej. To let's go, mam was teraz oprowadzać? No nie, raczej bym musiał kamerkę nosić. Przepraszam, kamerkę nosić. Ona i tak jest na tak napiętym kablu, że jej się właściwie nie da ruszyć. Czy sprawdzałem Pillars of Eternity? Bo chyba też wyszło na konsolę. Nie. Nie sprawdzałem, ponieważ ja do tego typu gier mam podejście bardzo casualowe, a wydaje mi się, że Pillarsy nie są zbyt casualowe. Cześć Tani, dzień dobry. A, Path of Exile, okej. Znaczy też nie sprawdzałem, właściwie też z tego samego powodu. Więc tutaj się wiele nie zmienia. Wiecie co, wygląda na to, że mamy miejsce i że giera się ściąga i chyba nawet mi nie wpływa na jakość połączenia ze streamem, bo widzę, że klatek nie gubi. I ściągnie się za jakieś 40 minut, więc będziemy sobie mogli zagrać w tą betę dzisiaj, jak chcecie. Ziemek testował Hadesa u siebie w firmie na Playaka. Podobno sterowanie jest turbo płynne i nie sprawia większych problemów. Tak, ja już grałem na którymś z ostatnich streamów w Hadesa. Grało mi się mega przyjemnie, ale to był mój pierwszy kontakt z Hadesem, więc nie jestem za bardzo w stanie stwierdzić, nie? O to akurat nas oprowadzisz po swoim pokoju. Wiesz co, no kurde, naprawdę, tutaj nie ma za bardzo co opowiadać. Żebym ogarnął palec. Tu są rzeczy na... Lol? Czekajcie. Tu są rzeczy na Playa trójkę. Tu są rzeczy na peceta. Za mną w tym samym rzędzie też są rzeczy na peceta. A tutaj, o Jezu, to jest trudne, są rzeczy na Playa czwórkę. Tu są rzeczy na Playa czwórkę. A tu są rzeczy na Vitę. Tu są Blu-raye i duże wydania pecetowe. Tu są seriale i filmy. Bo to jest trudne, jak gdyby to nie w tą stronę się dzieje. I w ogóle robię coś takiego i myślę, że wam pokazuję lewo-prawo. Możesz odwrócić głowę, tak, ale wtedy nie będę widział palca. Czy nie sprzedaję i nie wymieniam gierek na konsolę? Nie, składuję je sobie na półeczce ładnie. A komiksy? Komiksy są na dolnych rzędach. Teraz są trochę zasłonięte, bo tu mam głównie rzeczy od Image'a, Vertigo i różnych innych wydawnictw. Tu jest wszystko od Marvela. A tam też są jakieś inne większe wydawnictwa. Znaczy większe, inne wydawnictwo ogólnie. Mogę patrzeć na paluchę, no ale wtedy nie będzie się, wiesz, ta linia pokrywać, nie? Przechodząca przez paluchę, nie będę widział, na co wskazuje tak dokładnie. Pokazywanie rzeczy na półce, patrząc na kamerę, większe niż reszta Souls-like'ów. No, to jest prawda. To jest prawda. Dobra, słuchajcie, 1/10 się już ściągnęła tej bety. A mówię, jestem bardzo ciekaw, jak to będzie śmigać na konsoli. Ja sobie powinienem chyba zrobić tutaj... Czekajcie, zaraz to ogarniemy. Ja wtedy będę siedział bardziej z tej strony i będę takim prowadzącym show. Patrzcie. Patrzcie. Ekran główny? Nie. Ech, dodaj? Urządzenie... Przechwytywanie urządzenia wideo. LGX. Dodaj źródło. O. O, i możemy sobie robić teraz informacje o giereczkach. Tylko bym musiał... Czekajcie.
Co ja bym musiał? Pozamykać maile chyba, żebyście mi się tu nie gapili. Rewards. To na razie zamknę. Dobra, testowo sobie włączymy TweetDecka, powiedzmy, i zobaczymy, co tu się stanie. I spróbujemy poprzeglądać newsiki. Jakieś hasło wrogów w stylu CTSG Night Talk. Powiem wam, że jak gdyby ja nie do końca jestem zwolennikiem takiego kontentu na Twitchku, ale jeśli mielibyśmy gadać typowo o gierkach, o kulturze i tak dalej, to jeszcze by przeszło. Gorzej, jakby to były jakieś plotkarskie rzeczy, bo wtedy by mi się nie chciało. Dobra, dodaj. Okno. Przeglądarka. Gdzie to jest? Jest tutaj. Właściwości. O. Malutkie chyba trochę, nie? Chyba trochę lipka, tak mi się wydaje. Ja bym musiał być bardziej z tej strony. Why Twitter? Żeby poszukać newsów, o których można by było pogadać. To jest najlepsze mimo wszystko źródło. No nie, i też nie, to ja też nie robię teraz nic konkretnego, tak? Tak sobie po prostu eksperymentuję. A Twitterek to jest mimo wszystko najlepsze źródło informacji o czymkolwiek. Na telefonie widzę prawie wszystko. O, to jestem zaskoczony. Znaczy wiecie, jak przyjdziemy sobie do pełnoekranowych newsów, to będzie wszystko w porze, nie? Chyba, że wy macie jakieś fajne newsy. Coś wam się rzuciło ciekawego w oczy ostatnio? Z giereczkowa? Tak powiedzmy z ostatniej doby? Ja nadal jestem za wyrysowaniem pokoju w Paincie. Dobra, czekaj. Dobra, dobra, dobra. Premiera 12 Minutes. W ogóle świetna giera. Widziałem dzisiaj fragmencik na streamku, ale szybko wyłączyłem, żeby sobie przypadkiem nic nie popsuć z wrażeń. O kurde, dlaczego się nie pokazuje Paint? Nie kumam, ale się nie pokazuje. Ale może zrobimy coś takiego. Ej, tu kurde nie ma rzeczy. Gdzie one się wszystkie podziały? Tak, 12 Minutes naprawdę robi fenomenalne wrażenie. Znaczy, robiło na pewno na trailerze. Nie wiem, jak to w końcu działa w samej gierce. Ej, nie wiem, dlaczego nie mogę wybrać żadnego programu graficznego jako źródła okna. Ani Affinity, ani Painta. Tam w ogóle ten podkłada głos, nie? Willem Dafoe i... Jak się nazywa ta ze Star Warsów? Nie pamiętam nazwiska, bo nie jestem wielkim fanem tej aktorki, ale... O! Daisy Ridley. Kiedy myślisz, o, wyszedłem z lupa i nagle nie, okazuje się, że jest coś nowego. To znaczy, mi tam się strasznie podoba klimat. Jak gdyby to, że jest ten rzut z góry, że interakcje są bardzo ograniczone, że jak gdyby szczegóły tego środowiska nie są dla nas jakoś super istotne, tylko faktycznie te dialogi, ta interakcja między bohaterami, to jest mega spoko.
No i widać, że te dialogi są zrobione na naprawdę bardzo wysokim poziomie, nie? Nad Call of Duty pracują wszystkie studia Activision, potwierdza wydawca. Oni w ogóle zapowiedzieli jakąś nową odsłonę, nie? Vanguard ma się nazywać? Jeśli dobrze pamiętam, to była też jakaś odsłona Metal Gear Solid. Medal of Honor nazywająca się Vanguard. Więc w sumie śmieszne, że sobie wchodzą w drogę. Chociaż kogo teraz obchodzi Medal of Honor, nie? Łukasz Niebochód. Z gamingowych newsów to Skyrim ma mieć nową edycję. Ma się nazywać Skyrim Anniversary. To ma być na 25-lecie chyba, nie? Kiedy już wszyscy myśleliśmy, że mamy to za sobą, że to już jest koniec nowych rzeczy związanych ze Skyrimem, wychodzi nowa, poszerzona edycja. Przy czym oni w ogóle to mają... Oni nie chcą tego poszerzać o jakiś swój własny content, który oni stworzyli, tylko o rzeczy, które pochodzą od społeczności, jeśli ja dobrze rozumiem, nie? Cześć, Magduszek. Tak, jesteśmy grzeczni, jeszcze nawet nie zaczęliśmy grać. No i oczywiście, moi drodzy, to jest bardzo istotne. Przy tym się widzimy we wtorek. Trochę się polikowało, trochę rzeczy powypływało. Coś tu się w ogóle dzieje? Coś się rusza. Okej, dobra, nieważne. A, chyba, że jest, czekajcie, muzyczka może teraz pozytywki. Nie, tu nic nie słychać, nie? Spróbujmy przez normalnego Twittera, bo czasami na TweetDecku się filmy niestety wysypują. Nie, ja tu nic nie słyszę. No dobra, mniejsza o to. Pokazuj Twittera Destiny 2, bo tam jest confirmed by Bungie. Tak, to widziałem, wrzucaliście linka. Jest już nazwa nowego sezonu, jest zlikowana. Zlikowana, już potwierdzona, bo najpierw została zlikowana przez Razera, a potem już Bungie przyznało same. Zresztą mogę wam faktycznie grafikę pokazać, gdzie oni tutaj byli. Gdzie oni byli? Tu, nie, to jest Destiny 2 News. Zniknęli mi. O, są, dobra. Okej. Okay. Season of the Lost, słuchajcie. Powraca Mara Sof. I nasz Sus Ozyrys w tle. Dokładnie. No ja jestem bardzo ciekaw, w jakim kierunku to zaprowadzą. Jeszcze kilka dni będziemy... Może nie wszystko, ale większość wiedzieć. Turbo brzydka jest IMHO? W jakim sensie brzydka? W sensie Mara Sof? Zaśpiewaj nam po kakotka. A mam dzisiaj dwa, powiem wam. Cacuch leży w fotelu. Mogę go chyba trochę... Mogę go przybliżyć? Nie, nie mogę. Cacuszek, jedziesz do mnie. Uważaj na kabel, bo mi urwiesz od internetu. Dzień dobry. Pani już spał, prawda? Jest jeszcze Granda pod biurkiem, ale jej tak łatwo nie podniosę. Zresztą ona się po prostu wyrwie zaraz. Granda mnie olała, nikt mnie nie wspiera w tym bólu i cierpieniu. No, Magduszek ma dzisiaj bolesny, ciężki dzień. A kot się dorwał do mnie. Czy lubię jazz? Ale czym jest w ten sposób pisane jazz? To jest jakaś postać? Czy po prostu bardzo dużo literówek w nazwie muzyki? Głaskanie kota ASMR. Jakbym wam go... Cacuch, chodź do mikrofona. Zrobisz ASMR-a, dobra? O, słyszycie? Ach. Słyszycie chyba, nie? Mruczenie. Cacuś, bo spadniesz mi tu mordeczko, czekaj. Podniosę im mikrofon.
Jest pewnie jakaś bramka szumu włączona i pewnie części z tego nie słyszycie, ale już to robimy. Pięknie. To będzie mój nowy content na Twitchu. Coś czuję. Żeby tylko jeszcze grandy tak nauczyć i w ogóle jesteśmy ustawieni. Dobra, moi drodzy, to co tam dalej z newsów? Czekajcie sobie, cycucha, tylko przerzucę tak, żeby on się w kabel nie zaplątał. W ten kabel. O, dobra, jesteś wolny, cacuś. Możesz leżeć. Baseniara is no more. Now kociara is my best stream. Dokładnie. A, dobra, faktycznie już widzę, że znajomki też grają w betę otwartą. A, bo dzisiaj jest piąteczek. I za trzy winki jest pelerynka. Idziemy później na trialsiki? Znaczy nie musi być dzisiaj, może być gdzieś tam później w weekend. Dla mnie też spoko. Cacuch, wszystko ok? Spędzi łóżko? Kumam. Ja chętnie mogę pójść. No to się zgadamy. To jeszcze jedną osobę potrzeba. Wiesz, tylko żeby zrobić bounty sika, żeby dostać nagrodę za bounty i właściwie tyle. Więcej do szczęścia nie potrzeba. Może jeszcze wszystkie roślinki ci oddać. Oj, długo by nie wytrzymały, wiesz, Magduch? Czy warto zagrać w Destiny, jak ktoś nigdy gry nie ruszał? Nie jestem pewny, czy jestem gotowy na kolejną gierkę do grindowania. Wiesz co? To na szczęście nie jest taka giera, że musisz ją stale grindować. To jest taka giera, która właściwie wymaga od ciebie, żebyś logował się na 2 godzinki w tygodniu, nie? Jak gdyby nagradza się bardziej za systematyczność w tych takich odcinkach tygodniowych. Zarówno sezony rozwijają się tak właśnie w trakcie, co wtorek o 17 w tym momencie jest update, czy 18, jest już nie pamiętam. No i jak gdyby zmienia się rotacja, czasem się pojawiają nowe aktywności i tak dalej. 19, jeszcze lepiej, wow. O, a propos Destiny, widzieliście? W takim stroju wystąpiła babka na jakimś programie na TVN-ie. Wygląda totalnie jak tytan w egzotyku. Kangurek KOP, to jest zjawisko jednak, to jest zjawisko. Gdzie skończyliśmy w It Takes Two? Kurczę, nie pamiętam jak się nazywał ten obszar. Na pewno byliśmy na takim makiecie z domkami, z dalkami i tak dalej i tam była taka wieża, na którą się trzeba było wspinać, to był taki element na razie w grze najbardziej zręcznościowy. To krótko potem chyba skończyliśmy. Lód? A, faktycznie, dotarliśmy do obszaru lodowego, faktycznie. I tam były magnesy, nie? Tam się magnesów używało. Kocie. Tak, Strzybor, ale kompletnie tym razem nie wiem co, nie? Jak się wcześniej domyślałem na temat pozytywki, tak w przypadku tego, co ma być w poniedziałek, nie mam zielonego pojęcia. O, zobaczcie, Hadesik jest najwyżej ocenianą grą na PS5 i Xboxa Series X oczywiście, według Metacritica. Zasłużone całkiem, znaczy nie wiem czy najwyższą, ale no
Cieszy mnie, że gra została ciepło przyjęta. No w przypadku pozytywki to się mocno spóźnili, ale to pewnie kwestia poczty. Znaczy, wiesz co, no powinni mieć to skomunikowane tak, żeby to poszło naraz wszędzie, ale widziałem, że inne osoby z Polski też dzisiaj dopiero jak gdyby się chwaliły, nie? Tym, że dostali. Widziałem, że dostał Kowal z Fakesforge'a, dostał Konrad z konsolowe info i łowcy trofeów też dostali. U takich trzech osób dzisiaj widziałem. Konrad akurat łupie dużo w Destiny, więc to mnie nie dziwi, ale Kowal chyba nie. I łowcy trofeów też nie wiem, czy mają kogoś w składzie, kto dużo w Destiny gra, ale może akurat mają, nie wiem. Czy ja widzę furasowy content? Może Fox się gdzieś pojawił, on tam ma furasowy content. Oni wysyłają właśnie do ludzi po to, żeby też zachęcić. No, być może. Mam nadzieję. Wiesz, mi zawsze zależało na tym, żeby jak najwięcej ludzi się interesowało w Polsce Destiny. To było dla nas wszystkich dobre. A, zresztą to, co Kasper wklejał, teraz jest na niemieckim tym Twitterze Destiny do zgarnięcia, ta pozytywka. Tylko, że chyba nie jest dla Polaków. W sensie faktycznie trzeba być chyba Niemcem albo Francuzem z tego, co ktoś tam znajomy pisał. A szkoda. Kocie, ja cię chyba odłożę, co? Bo ty jak gdyby zrobiłeś się bardzo dziwnie aktywny. Już jestem tak cały w sierści. O, jaka piękna pozytywka. Nie dla Polaka to! Dokładnie. Mogę wam przygrywać zresztą od czasu do czasu. No, muzyka jest creepy. W sumie trochę się nie mogę doczekać, aż to wybrzmi w jakimś już takim normalnym, wiecie, wykonaniu, które będziemy słyszeć w grze. O, i co te, gdzie te moje newsiki z gierek? Coś mało tego wszystkiego. Nic mi się ciekawego niestety w oczy nie rzuca. Właśnie, powiedzcie mi o jednej gierce, która wyszła niedawno i o której wcześniej nie słyszałem. Zdaje się być teraz popularna i wygląda całkiem dobrze. Mianowicie Road 96, które wygląda jak jakieś nowe Life is Strange. Zagraj na tym Darude Sandstorm. W sumie jestem ciekaw, czy byłoby trudne zrobienie własnego bębna do tego. Jakąś lutownicę w sumie w domu mam, więc może by to było do ogarnięcia. Czy nie było deala na to po prostu, dlatego ludzie grali na live'ie? W sumie możliwe. W sumie, jak sobie przypominam, na jakich kanałach to widziałem, to jest to całkiem możliwe. Natomiast mimo wszystko gierka mnie intryguje. O, zresztą propos Life is Strange, jakiś zwiastunek do True Colors. Take me back to when things were easier. Chapter pierwszy już jest dostępny, nie? Mamy lutownicę? Gdzie? No mamy. Tą taką ze stacją ładowania, taką ręczną. Jest u mnie w kartonie, z tego co pamiętam. Z tego co widziałem, to takie nudnawe raczej było. No to teraz proste pytanie, czy tobie się podobał Life is Strange? Bo jeśli ci się podobał, jeśli ci się nie podobał, no to właściwie mamy wyjaśnienie, bo to jest prawie to samo, nie? Ja tam takie chillowe gierki właśnie mocniej oparte na fabułę, na budowanie jakichś więzi z bohaterami, to mi się takie rzeczy podobają. Ja tam lubię.
No, też mi się wydaje, że było okej. To znaczy, muza mi tak na pewno nie siadła jak w tych starych Life is Strange'ach, nie? Bo on jest z jednej strony niby podobna, taka turbo chillowa, jak jakieś akustyczne plumkanie, a z drugiej strony wydaje mi się, że nie jest aż tak super dobrana, jak było w Life is Strange'ach. O właśnie, dostałem też kodzik na Ghost of Tsushima, tą wersję, oni chyba to nazywają Director's Cut'em. Nie wiem, dlaczego się nagle zrobiła moda na nazywanie jakichś rozszerzonych edycji Director's Cut'ami. Zależy, który list, bo drugi sezon był kiepski moim zdaniem. To znaczy, mi się jedynka podobała, Before the Storm mi się podobało, ale nie podobało mi się Life is Strange 2, tam gdzie jest tych dwóch braci, nie? Głównymi bohaterami. Toma Krofir, dzięki za followka, witam na streamku, dzień dobry. Także to mi nie siadło, ja zresztą zacząłem nagrywać z tego serię, nie skończyłem jej, bo mi się nie podobało po prostu, jakoś tak nie kupiło mnie to kompletnie, nie miałem w ogóle ochoty. No ale wiecie, to nie oznacza, że ta nowa odsłona nagle będzie słaba. Zresztą to ten prequel do tego, który się nazywał już nie pamiętam jak, ale o tym dzieciaku, co jemu się wydaje, że jest super bohaterem, to też było takie nawet nie najgorsze, ale może dlatego, że było krótkie. Ale zrobili remaster Quake'a 1, tak. Tylko nie wiem, na jakim on jest poziomie, czy to jest taki port po prostu na nowe sprzęty, czy tam faktycznie coś się podziało. Pamiętam, że widziałem jednego screena, jakoś zaraz po tym, jak to wyszło, i tam było trochę takich współczesnych rzeczy w opcjach, ale poza tym nie wiem. Ja nie jestem wybredny, wszystkie listy mi się podobały. No i spoko. I bardzo dobrze. Mi się podobało to, co ogrywałem ostatnio. To się nazywało Tell Me Why? Nie, już zapomniałem, jak to się nazywa, ta giera. Ostatnia seria, jaką robiłem na kanale. To było dla mnie okej. W sensie ludzie narzekali, że tam są strasznie niespójne postaci, że ta fabuła jest jakaś taka drętwa, a dla mnie było wszystko naprawdę na dobrym poziomie. Ja się przy tym fajnie bawiłem i chciałbym sobie sprawdzić resztę rzeczy od tego studia, bo oni w tych ostatnich swoich trzech produkcjach chyba właśnie obrali sobie gierki typu Life is Strange za swój kierunek. Lepiej wygląda niż Quake 2 RTX. Tell Me Why. To nie było o tym detektywie. To było o... Czy on był detektywem? Chyba nie. On był dziennikarzem. I on przyjechał do miasteczka. No, już wiem, o co biega. Dokładnie. A właśnie, widzieliście, że w zwiastunie Eternalsów, którzy chyba... za 2 miesiące chyba wychodzą, Galactus się pojawił. Wątpię, żeby był jakąś kluczową postacią, pewnie go pokażą w jednej albo dwóch scenkach i na tym się skończy, ale całkiem spore. To nie jest Galactus, jak to? A kto to jest? Wygląda jak Galactus. To ma te 6 kropek na hełmie. Nie no, Celestiali było wiele różnych, z tego co pamiętam, nie? Mi przypomina. Jak to widzisz, to się... Totalnie może się wydawać, że to jest... No ma te takie, kurde, zacięcia po bokach, do góry. Totalnie wygląda jak serialowa interpretacja Galactusa, jak dla mnie. W sensie nie twierdzę, że nie macie racji, prawdopodobnie macie. Natomiast myślę, że to nie są jakieś zbyt daleko idące wnioski, że to może być Galactus. Wiecie co, chyba się skończył ściągać, ja zaraz zobaczę. Diablo, nie, jeszcze się nie skończył ściągać. Dobra, to jeszcze chwilę sobie pogadamy o pierdołach, a później przeskakujemy na Diablo. Chyba, że chcecie tego Minita zobaczyć.
I przypominam zresztą, że dzisiaj jest giveaway na Minita. Wystarczy, że sobie z punktów odbierzecie za 100 monet nagrodę giveaway Minit PC. O, tak jak to zrobił pan Nukasz w tym momencie. Tak, Magduk, bo dzisiaj ruszyła otwarta beta i pomyślałem, że kurde, w sumie jak ruszyła, to ściągnę i zobaczę, czy to się dobrze gra na padzie, tak jak w trójkę, czy może nie. W remaster będziesz grać? Tak, dokładnie. Dzisiaj ruszyła otwarta beta, a jestem bardzo zainteresowany tym, jak to może wyglądać na konsoli, więc sobie potestujemy. Cześć, Inksor, dzień dobry. To my dzisiaj gramy? No możemy. Możemy. Zaraz się właściwie skończy ściągać. Zaraz, czyli 10-15 minut. Jestem zaskoczony, bo nie sądziłem, że będę miał jeszcze miejsce na konsoli. Czy ja będę Amazonką? W sumie to jest... To zależy od tego, czy będzie jeszcze wipe jakiejś postaci przed premierą. Bo jeśli... jeśli będzie, to sobie pogram czymś dziwnym. Czymś, czym grałem najmniej, powiedzmy, ze starych czasów. Ale jak gdyby już na premierę, chyba bym sobie chciał Barbekiem pograć. Tak, żeby sobie powspominać, bo ja głównie grałem Barbekiem właśnie w starych czasach. Czy jest crossplay? Słyszałem dzisiaj o cross-save'ie, natomiast crossplay chyba nie. Byłoby świetnie, gdyby się pojawił. Nigdy nie grałem w Diablo, w żadną część. A w Torchlight grałeś chociaż? Dla każdego panelistwa, bo ja nie mam kupionego preorderu, a normalnie ściągam na konsolę. Na PC to też się zresztą da. Sacred też dobrze wspominam. Była chyba dwójka, nie? W dwójkę chyba nie grałem nigdy, tak mi się wydaje. Ale jedynka była całkiem spoko. Tylko pamiętam, że miałem jakieś turbo błędy, które mi uniemożliwiły skończenie gierki. Irytuje mnie jedna rzecz w 12 minutes sterowanie. Nie można było tego jakoś pod konsolę dostosować. Ten kursor jest naprawdę cholernie niewygodny. Poza tym świetne. Okej, okay, no to troszkę niesympatycznie, jeśli są problemy ze sterowaniem na konsoli. Mówię, dla mnie fenomenalna giera. I jeśli nie zostanie w najbliższych miesiącach zapowiedziana na playaka, to pewnie i tak pogram na PC-cie, więc nie powinno mnie to jakoś szczególnie martwić. A co tam nowego w Minecraft Dungeons? Czemu tu nigdzie dźwięków nie ma w tych filmach? Nie kumam. Do Dungeonsów też sobie musimy z Magdą wrócić. Że wyplatonowane to jedno, ale jak gdyby dodatki dodają też trofeczki osobne. Tak, to jeszcze żyje. Do tego wyszło naprawdę bardzo dużo dodatków. Jestem zaskoczony. No Halko, jak grałem ostatnio w Hadesa, to po prostu miałem ogromne parcie na to, żeby sobie w niego pogierzyć. Po prostu fenomenalnie mi się gierzyło. Zresztą nawet myślałem, żeby dzisiaj trochę pocisnąć w Hadesa, ale jednak plany się zmieniły. Co z tym Diablo? Poka mnie to. Jeszcze się ściąga. Coś zwolniło chyba. Kocie, co ty robisz? Mam w ogóle takiego soczystego wielkiego pająka dzisiaj w pokoju. Nie ruszam go. Ale koty chyba dostrzegły w końcu jego obecność. No, nam się zbiera cały czas na tą... Jak to się nazywa? Fazmofobia? Fa coś tam fobia. Wiecie, o co mi chodzi, nie?
Czy możemy go nazwać sznycel? Możemy, tylko raczej bym się nie przyzwyczajał do niego na twoim miejscu, bo jak on tylko zejdzie poniżej 1,50 m od ziemi, to zostanie pożarty natychmiast. Duchy są pok. No, są całkiem fajne. Ja widziałem je... U Listwy widziałem na streamku i jeszcze na jakimś innym streamku. I bardzo mi się podobało to, co widziałem, więc chętnie bym sobie kiedyś to pocisnął. To wygląda na taką gierkę, w której i można sobie robić totalne jaja i jest okej, i można klimacić i też jest okej, nie? Także zależy, z jaką ekipą się tam dorwiesz, jest w porządku. Okazuje się, że zasięg Kamila to 1,50 m. No nie, jak gdyby ja oczywiście mógłbym go zgarnąć, natomiast nie widzę powodu do końca, żeby to robić. To bardziej kwestia tego, że dla niego zejście do zasięgu kociego to jest samobójstwo. Wykorzystanie ziomków do gadania z duchami. Natomiast masa ekwipunku w ogóle, jakiegoś takiego śmiesznego sprzętu, nie? To, co widziałem, wyglądało dobrze, a też nie oglądałem zbyt dużo, bo wydaje mi się, że odkrywanie pewnych mechanik jest sporą częścią czerpania przyjemności z tej gierki. Przyjemność z horroru. No ale mówię, to jest taki horror, że on niekoniecznie musi być horrorem. To wszystko zależy od tego, z kim grasz. Ale już się tak, kurde, rozwydrzyłem przez to, że dostaję te gierki, że patrzę na tą cenę 50 zł i mówię, kurde, drogo. Trzeba to zmienić, trzeba odkorkować to w główce. Nie no, wydaje mi się, że jeśli byśmy grali z kimś doświadczonym, to wystarczy informacja, nie mów nam zbyt wiele i będzie okej, nie? Czy źle myślę? Czy jak jedna osoba w drużynie wie wszystko, to już jak gdyby cała reszta też właściwie zaraz wszystko odgadnie. Zresztą tam chyba też są jakieś samouczki, nie? Wprowadzające. Jak gracie ze sobą doświadczoną, to będzie popychadłem. Czy to źle? O, jest ta grafika, o której mówiliśmy wcześniej. To zostało wylikowane na jakimś launcherze Razera chyba, czy czymś takim. Z jednej strony szkoda, z drugiej strony no, zmusiło Bungie do podziałania i wrzucenia tej grafiki. Właśnie już z potwierdzeniem informacji. Fazmo jest spoko. No to może sobie w weekend przetestujemy. Zobaczymy. Ta poprzednia grafika ze strony Razera jest tak brzydka. Bo ja wiem. No nie jest tak zła jak reklamy gier mobilnych. Odstaje jakościowo na ich tle, więc chyba jest dobrze. Nie mamy gierki i urlop za pasem, no ale mamy jeszcze cały weekend. A ściągnięcie gierki to 15 minut. Nie, no szanujmy się, gry mobilne to inny wymiar. Różnie z tym bywa. Niektóre gierki mobilne mają tak dojebane te grafiki, że myślisz, że to jest bankowo jakieś AAA, nie? Jak gdyby jak oglądasz jakieś dziwne zwiastun tej gierki w jakiejś dziwnej reklamie, to też wygląda jakby to było jakieś super AAA, a potem ściągasz to i się okazuje, że to jest płaskie, brzydkie, na asetach kradzionych, sklejane przez Chińczyka, dramat. No nie ma o czym gadać, kurde. Gdzie są wszystkie newsy? Jeszcze tu jakaś niteczka dziwna, polityczna.
No okej, okay, śmiesznie to wygląda. W ogóle totalnie mi się w tym remasterze Diablo podoba to, że jednym klawiszem możemy sobie przyłączyć między tym trybem zremasterowanym, a trybem totalnie klasycznym. W ogóle w 4:3 proporcjach ekranu. Serial Cleaner 2, właściwie yes. Serial Cleaners. The computer jock. The odd one out in our lineup. It don't make any sense, right? Wrong. The thing is, when people look at her, they see just a kid. Someone unimportant, blending in with the crowd. Screaming for attention, but worthy of none. They don't see the threat. Lives erased with just a couple of clicks. She's what comes next. A cleaner of a different breed. She operates high-tech stuff I can barely She operates high-tech stuff I can barely comprehend. All in all, maybe. Czy oni zostawili bloopera od lektora? W zwiastunie? Gra z przyszłością, dokładnie. Ale jedynka mi się bardzo podobała. Ja w ogóle mam platynę w pierwszej części tej giery, chyba jako trzeci na świecie. Bardzo mnie wkręciła, jak tylko wyszła. A właśnie, bo chyba w końcu nie skończyłem myśli. Dzisiaj przed streamem dostałem kluczyk na tego Director's Cut'a do Ghost of Tsushima, ale już było zbyt późno, żeby go ściągać. Nie zdążyłbym, więc olałem temat. Ale możemy sobie zrobić powrót do Tsushimy gdzieś w najbliższym czasie. Nawet kurde mistrz Kojima się zachwyca 12 minutes. Wiecie co? W sumie kurde może zgarnę sobie tego tułę wymienić i sobie pogramy gdzieś tam w niedzielę albo coś. O tym nie słyszałem. Słyszeliście coś o możliwym crossie między Destiny 2 a Halo? Dla mnie zupełnie nowa informacja. Nie obiło mi się wcześniej. Czy szukam, gdzie ten Kojima w Abandoned? Powiem ci, że ostatnio nie śledziłem jakoś za bardzo tematu. Ja mu się zbyt dziwnie dzieje, jak na moje potrzeby rozrywkowe. Nie, ale słyszałem piosenkę od Beyoncé Halo. No to też był srogi crossover. A, widzisz, Strzybor, jeszcze nie czytałem tego. Prawdopodobnie się przełamię niedługo i przeczytam. Natomiast jeszcze tego nie zrobiłem. Słyszałem, że Abandon to jakiś scam. No, tyle można na ten moment powiedzieć. A jakiego typu to jest scam? Czy to jest marketingowy stunt? Czy to jest po prostu Janusz Riada deweloperska? Tego się dopiero dowiemy. A pamiętacie inne tytuły tego studia? No właśnie. No i to też jest ciekawy motyw, bo oni na przestrzeni chyba 6 lat zapowiedzieli i zaczęli produkcję 5 gier, z czego żadnej nie wydali. I chyba żadna z nich nie została oficjalnie anulowana, nie? Tylko gdzieś to po prostu przepadło. Co zresztą bardzo fajnie pasuje do tytułu ich najnowszej gierki.
Zobaczmy sobie, co tam na Eurogamerze, może coś ciekawszego znajdziemy. Kiedy Star Trek pobrać? Google rozważało przyjęcie Epic Games wraz z chińskim Tencentem. Co? Poważnie? Tam Epica to walić, ale Tencenta? A słyszeliście o dramce między 11 bitami a Kinguinem? To też dość ciekawy temat. To czekajcie, zaraz gdzieś doskrolujemy do jakiegoś... O, jest! O, jak na życzenie, Koso. Gdzie on to wrzucał? O. Ogólnie Frostpunk wrzucił takiego tweeta, nie? Że oni sami nie znają jeszcze ceny swojej gierki, a jacyś shitty skamerzy sprzedają Frostpunka 2 w preorderze pod przykrywką kruka Kinguina i prosili media, żeby narobiły trochę szumu. No i faktycznie, i podobno nadal to wisi, nie? Mimo, że Kinguin wydał jakieś oświadczenie w tej sprawie, przeprosili za zajście, powiedzieli, że to ściągają i że będą pilnować, a podobno w ogóle to, ten sam konkretny produkt nadal tam jest. Nic się nie zmieniło, nie? I wracając do tweeta Koso. Wypowiedział się pan Michał Gębski, który jest Strategic Partnership Managerem w Kinguinie. Szemrane klucze, to trochę jak uczciwe agencje PR, no, takiego przytyczka oczywiście robiąc. Co wydaje mi się cholernie niesmaczne, biorąc pod uwagę jak gdyby to, co się tam dzieje. Jeszcze ktoś mu tam odpisał, że jak inaczej nazywać klucze, o których sam deweloper nic nie wie, come on. Jak powstają klucze, o których deweloper... jak powstają klucze, o których deweloper, który sam tworzy, nic nie wie? Dziwne pytanie, z którego nic nie wynika. Czyli sugeruję, że macie klucze do gry, która nie ma daty premiery i PEGI. Sugeruję, że jest wolny rynek. Co do PEGI, to błąd i został już poprawiony. Jak ktoś kupi preorder po 5 zł, to po tyle dostanie klucz, niezależnie od tego, ile będziemy musieli za niego zapłacić. Osobiście uważam, że to jest fair. Nie jest fair nazywanie kogoś oszustem bez dowodu. No... Okej, okay, czyli to jest jakaś spekulacja cenowa i sprzedawanie czegoś, czego sami nie mają, a nie mają żadnej umowy przecież jak gdyby z wydawcą, nie? Tam się takie gówna odwalają, to jest masakra. I oni są strasznie bezczelni w swoich odpowiedziach w tych tematach. I to nie jest pierwszy zresztą raz, nie pamiętam dokładnie, jakie tam były sytuacje w przyszłości, ale działy się podobne rzeczy. Call of Duty odcina się od Activision, zwiastun Vanguard bez wzmianki o firmie, a to ciekawe. Raczej jakieś dziwne niedopatrzenie niż faktycznie celowe działanie. Dlatego takie strony jak G2A czy Kinguin się omija szerokim łukiem. No, to prawda. Jak gdzieś tam w dalekiej przyszłości miałem taki mniej więcej roczny epizod, gdzie linkowałem do G2A'a. No ale jak tylko gdzieś tam do świadomości mojej zaczęło docierać, jak ten biznes w ogóle działa, no to szybko się tego wyzbyłem. O, jest to drama z Frostpunkiem. Cześć, pan Jay. Ciężko to dramą nazwać, ale bawi mnie, że się bronią w taki dziwny sposób gdzieś tam w komentarzach. Czekajcie, rzucę okiem, co z tym Diablo. O, to się już włączyło w ogóle. Dobra, przeskakujemy chyba, nie? Na gierkę. Co tam, pan Jay? Jakieś nowości w temacie Abandoned? Bo się gadaliśmy chwilę temu, że trochę przestałem śledzić. Trochę się odciąłem ostatnio od tematu, już było tego za dużo jak dla mnie. Tak, teraz cię poznaję.
voiceover też jest na świeżo zrobiony, nie? Jezu, codzienne analizy tweetów z godzinami Kojimy mnie wykończyły. Akurat te godziny faktycznie były moim zdaniem mocno podejrzane. A z drugiej strony Kojumbo już nieraz udowadniał, że on jest trochę odklejony mimo wszystko, że on tam w główce sobie potrafi świetną gierkę zaplanować, potrafi wymyślić doskonały marketing dla niej. Natomiast jego taka faktyczna więź ze społecznością internetową jest dalece odklejona. I wydaje mi się, że on nie jest po prostu zdolny komunikować takich rzeczy przez swoje prywatne tweety. Tak odległe. Tam, wysoko w górach, za wschodnimi wrotami, znalazłem wśród innych wyrzutków schronienie. W co ja gram? To jest Diablo 2. Resurrected. Tom, dziękuję ślicznie. Dziękuję za subika. Witam bardzo serdecznie w gronie subów po raz pierwszy. Destination Armageddon. Dziękuję ślicznie, Tomie, witam po raz pierwszy w gronie subów. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ten hymn, no ostatni miesiąc jego, ostatni miesiąc. Jeszcze nie wiem, na co zmienimy, ale gwarantuję, że za miesiąc i 4 dni się z nim żegnamy. Absolutnie jest to możliwe, ale on wie, że my wiemy i mógł zmienić coś w swoich sposobach komunikacji. Bardzo dawno temu oglądałem u ciebie serię z Heavy Raina, jeszcze dawniej Minecrafta, a dzisiaj natknąłem się na twój strumyk. Super, że dalej robisz rzeczy. A bardzo mi miło, dziękuję ślicznie. Dziękuję, dziękuję. No, Heavy Rain był kurde super. Ja dla Heavy Raina kupiłem Playa 3 i to była moja pierwsza konsola po wielu, wielu latach przerwy. No i od tamtej pory sobie siedzę przykuty do tych konsol. Ja już sobie bez pada w łapie nie potrafię życia wyobrazić. Niby się dorobiłem sensownego peceta, ale gram na nim tylko w Destiny 2 i na tym się kończy. Synek, co ty robisz w internecie? Rzeczy. Moi rodzice chyba nie do końca rozumieją, co ja robię w internetach hobbystycznie. Niby wiedzą, że jest coś takiego jak stream i że to jest na żywo. Chyba widzieli jakieś moje filmy na YouTubie. Ale raczej nie do końca kumają, dlaczego i po co się to robi. Kamil, ja nie do końca rozumiem, co ty robisz. Kurde, jak to intro jest na grubości totalnie. Ja już nie pamiętam, jakie było w dwójce. Jak to wyglądało, w sensie. Musiałbym sobie zobaczyć. Tu się chyba nie da. O właśnie, ciekawe, czy na konsoli też będzie klawisz do zmieniania ustawień między klasikiem a remasterem. Nadal są ludzie, co czekają na Let's Play z Black and White'a 2. No o tym też gadaliśmy. I mówiliśmy, że mi jest bliżej do tego, żeby znowu zagrać w Black and White'a 1, niż do tego, żeby nagrywać 2. Ta 2, ja ją trochę pamiętam, trochę w nią grałem, ja jej nigdy nie skończyłem, ale to też nie bez powodu. Po prostu ta 2 była dużo gorsza od 1. Ładniejsza, ale dużo gorsza. Na YouTubie jest porównanie. To już nie chodzi o porównania, chodzi o to, że na PC-cie masz dosłownie jeden klawisz, którym sobie przerzucasz tryby, nie? Między właśnie portem, a... Znaczy portem, między remasterem, a trybem klasycznym. Krakres, dzięki za followka, witam na streamku, dzień dobry. Jestem ciekaw, czy po prostu na konsoli jest też taka opcja. Znaczy, bardzo możliwe, że będzie można po prostu wejść w opcję i coś tam zmienić, ale to nadal nie jest ten jeden klawisz, który by łatwo pozwalał pewne rzeczy porównać, nie? No, na padzie mimo wszystko jest dużo mniej klawiszy niż na klawiaturze, więc you know. Moi drodzy, w ogóle przypominam wam, że mamy dzisiaj giveawaya, gdzie można wygrać jeden z trzech kluczy na gierkę Minit w wersji PC-towej.
kluczyki zostały dostarczone przez pana Mecha Butchersa, za co mu serdecznie dziękujemy. Jeśli chcecie wziąć udział w giveawayu, to robicie to, co właśnie zrobił Rychu, czyli za punkty kanału wybieracie nagrodę giveaway Minute PC. I wtedy na koniec streama ja mogę wziąć sobie wszystkie osoby, które wzięły udział i wylosować spośród nich trzech zwycięzców. Cześć Iron, siemanko. Ojej, mam suchy głos dzisiaj. Podróżowaliśmy razem na wschód. Zawsze na wschód. Cześć Quasar, dzień dobry. Dobra, zobaczmy. Singielek czy multi próbujesz? Nie, teraz tak sobie na chwilkę tylko odpalimy. Zagramy sobie singielka. I chcę tylko zobaczyć, jak wygląda UI i sterowanie konsolowe. Właściwie to jest to, co mnie w tym momencie interesuje, nie? Dobra, pomiń to, bez przesady. Nie będziemy się uczyć. Dobra, kogo tak na przypale sobie odpalimy? A, i w becie nie ma klas z dodatku. Kogo chcecie? Mi jest bez różnicy, bo potem sobie i tak zrobię nową postać, jak będziemy z Magdą grać. Więc możecie wybrać. Amazonka, dobra. Nie rankingowa. Standardowa. Tak. Dobra. Przyjmij, okej. Okay. Quasar, dzięki za followka. Czy będę grał w Battlefielda 2042? Jakieś przemyślenia na ten temat? Raczej nie będę grał i totalny brak przemyśleń, ponieważ ja jestem od wielu lat już odklejony kompletnie od Battlefielda, od Call of Duty, od innych gier tego typu. Jednak nie mam Amazonka Kamil, tylko Amazonka Stream. No, bo ja sobie tę postać zaraz usunę tak naprawdę, nie? Chwilę nią pogramy, zobaczymy jak to wygląda na konsoli. I tyle. Za punkty Zetcoiny są jakieś dźwięki na stream? Nie, dźwięków nie ma. Są obrazki takie, czekaj, mogę ci zaprezentować. Na przykład odbiorę sobie... Młach odbieram. O, i robi się taki młach. Miałem zresztą dodać więcej tych gifów. Tak, prywatnie pogramy. Solo sobie chcemy pojechać na chwilkę. Krzesełko. Krzesełko jest na donacie. Witaj. Nie jestem zaskoczony widokiem kogoś z twojego rodzaju. Od czasu ostatnich problemów... To są nowe voiceovery, nie? Wielu poszukiwaczy przygód. Dobrego dnia. Dziękujemy ślicznie, wzajemnie. Spoko, spoko. Diablo, pan grozy, znowu chodzi po świecie. Nie wiem, czy w to wierzyć, ale kilka tygodni temu przeszedł tym szlakiem mroczny wędrowiec. Podążał na wschód w stronę przełęczy chronionej przez klasztor Łotrzyc. Podgiemasz zmianę. To nic takiego, ale... Gdzie tu jest G? Wrota klasztoru zostały zamknięte, a kraj zaczęły nawiedzać dziwne stwory. Właśnie dlatego się zastanawiałem, czy na padzie też jest taki klawisz. Wydaje mi się, że z tych, które są tutaj dostępne, to może będzie R3, bo nie ma tego na UI-u. Ojejku, pan Łukasz, dziękuję ślicznie! Dziękuję ślicznie za 5 dolków, co tam napisałeś? A no tak, zapomniałem, no oczywiście. To takie inne punkty kanału, faktycznie. Dobła! Okej. Okay. Nie, R3 się zmienia sety. L2 się wybiera drugi pasek skilli. P5
pod krzyżakami. No to nie, to chyba w takim razie nie. Gesty na touchpadzie też nie. Chyba trzeba wchodzić normalnie przez opcje, o ile w ogóle się da. Nie widzę w ogóle zmiany tego. Nie, no mam nadzieję, że to jest na wersji konsolowej. Z jednej strony mówię, że fajnie by było, jakby to było na konsoli. L3 i R3, dobra. W sumie zobaczmy. Obawiam się, że nie. No nie, to nic innego mi do głowy nie przychodzi. W ogóle opcje rozdzielczości na konsoli, kumacie to? Pójdziemy w wydajność. No i nie ma nic chyba związanego z trybem klasycznym. Napisy... Duża czcionka. No nie, nie ma tego. Szkoda. Szkoda. Internety kłamią, że L2 plus touchpad. Otóż nie. Nie ma takiej opcji. No, czyli kłamią. Szkoda, ale może dodadzą to jeszcze. To jest mega fajna opcja. Ale ciężko się będzie przyzwyczaić, powiem wam. Jest trochę dziko. Jestem Akara, najwyższa kapłanka sióstr niewidzącego oka. Witaj w naszym obozie. Nie oszukujmy się. No... To nie było robione pod konsolę, no co z tego właściwie? W sensie mogli to gdzieś upchnąć, nawet żeby to było po prostu w opcjach, nie? A, sterowanie. Ale Rychu, akurat Diablo 3 na konsoli jest zrobione fenomenalnie. Ja rozumiem oczywiście argument, że to jest Diablo 2 przerobione od zera, prawda? A nie zupełnie nowy produkt, który jest remake'iem. To do mnie przemawia. Ale mimo wszystko, no, pozmieniali trochę rzeczy względem tego, jak to wygląda w wersji PC-towej, więc równie dobrze mogli pewne rzeczy troszeczkę właśnie zrównać z tym poziomem Diablo 3. Diablo 3 w wersji konsolowej jest jedną z najprzyjemniejszych gier kanapowych na 4 osoby. To wam od razu mówię. Na pustkowiu znajduje się miejsce, w którym skoncentrowało się wiele złej mocy. Zwiadowczynie Kashi doniosły. Nie, oba grzybki też nic nie robią, już sprawdzałem. Właściwie nie od zera, jeśli pierwsze konferencje nie kłamią. Gdzieś to słyszałem taką rozmowę ostatnio, na jakimś streamku, już nie pamiętam na którym, ale właśnie była mowa o tym, że Diablo 2 Resurrected jest zrobione na podstawie kodu zrobionego przez modderów albo ludzi od prywatnych serwerów. Coś takiego, że Blizzard sobie to od nich kupił. A, może sobie odsłuchać, dobra. Że Blizzard to od nich kupił po prostu. Dokładnie tak, no. Oczyszczę te ziemię z cienia. Słyszę was, już biegnę. Dźwięki zostały, nie? Klasyczne, więc jest spoko. Z tego co pamiętam, to w Diablo 3 przyklejałeś się podstawowymi atakami do najbliższego przeciwnika. Tu faktycznie trzeba chyba wychylać w odpowiednim kierunku.
Nie wiem, czy nawet nie usunęli sami przez przypadek. Tak właśnie chyba było. Kurde, żebym sobie przypomniał, gdzie ja o tym słyszałem, żeby chociaż to trochę skredytować. O, może sobie zaraz przypomnę jeszcze. Słyszę w pobliżu sługi zła. W każdym razie słyszałem tam też. Nie słyszałem, tylko że gadaliśmy tam również na ten temat. Aha, to było u tego, u Unable Arta. I Eno też brał udział w dyskusji. I mówiłem, że w tamtych czasach to było dość normalne, żeby nie zachowywać kodów źródłowych. Po prostu nie istniało jeszcze wtedy coś takiego jak remaster, jak remake, więc nikt nie zakładał, że za 20 parę lat jeszcze raz sprzedamy tę gierkę lekko odświeżoną, nie? Więc po prostu nie trzymało się tego. Nie było budżetów na przechowywanie tych pierdół, GitHuba jeszcze nie było w tamtych czasach. Wiecie, o co biega. Było trochę inne podejście do tego wszystkiego. Dobra, szamana trzeba ubić, zanim on to wszystko ożywi. Czy ja coś trafiam? No. Ja wam mogę nawet powiedzieć taką ciekawostkę, że w mojej pierwszej pracy, to było takie studio portingowe, które najpierw portowało typowo dla klientów zewnętrznych, później jacyś więksi klienci się pojawiali, później sami swoje rzeczy zaczęli robić i tak dalej. I gdzieś tam w trakcie tego wszystkiego Square Enix się zgłosiło, żeby im zrobić komórkowy port do Finala 7. Jak przyjechali na rozmowy, się okazało, że mają szczątkowy kod własnej gierki i trzeba by było wszystko samemu na czuja robić. I wtedy się rozmowy skończyły. Aha, Boże, bo ja tu zbijam chyba cały czas te staminę, dlatego ja nie trafiam? Ja już nie pamiętam kompletnie, jak się w to grało. Kurde, ja odpaliłem na swoim 5-letnim lapku i niesamowicie tnie. Miałem nadzieję, że jak trójeczka śmigała, to D2R też pójdzie. A to w sumie dziwne, że w porównaniu z trójką ci nie bangla. Może trafmy cokolwiek. A może to dlatego, że ja analogiem nie celuję. Może beta i optymalizacja jeszcze kuleje. No, jest to trochę możliwe. Chociaż wydaje mi się, że biorąc pod uwagę specyfikę tego, czym jest właśnie Diablo 2 Resurrected, to nie do końca. Którym się aktywuje? O Jezu. Powiem wam szczerze, że całe moje życie grania w Diablo 2, ja w umiejętnościach klikałem rzeczy na oślep. Nigdy nie potrafiłem zbudować czegoś takiego jak build. Na jakiej platformie gram? Na PlayStation 5. Nie było w Diablo 2 sugerowanej ceny zbytu przedmiotów? Wydawało mi się, że było kiedyś. Czy pokażę opcję rozdzielczości? Oczywiście. Są takie dwie. To jest w ogóle dziwne na konsoli, nie?
Dobra, trzeba pana szamana zgarnąć, zanim się w tamto wpieprzymy. Mnie najbardziej póki co boli, że nie ma tej opcji do zmiany między trybem klasycznym a remasterowanym, bo na PC-cie to wygląda po prostu świetnie, fajnie jest się tym pobawić i sobie pozmieniać. No traf! Wiesz co, oszust, już to było mówione, ale to nie działa. A czekaj, bo L2 i touchpad, a ja robiłem L3 i... Jest, faktycznie. Dobra. Ja nie wiem, czy ja przeczytałem wtedy źle, czy było źle wklejone, ale wydawało mi się, że było L3 i touchpad, a to L2. Także słuchajcie, teraz mamy Original Experience, chociaż wydaje mi się, że to nie jest do końca Original Experience. Zobaczcie, jak się te tekstury podłoża ruszają, kiedy my się poruszamy. I piękna płynność. Niosę zbyt dużą ekwipunku. No, to ja źle przeczytałem. Bo ja od razu myślałem, że to będzie którejś z trójek, nie? Którejś z analogów. No dobra, no fajnie to bangla. Ja nie będę się jakoś, słuchajcie, teraz tutaj rozgrzewał i wgrywał w to wszystko, bo ja zaraz tę postać usuwam i idziemy sobie na kanapę łupać z Magdą. Ale fajnie było zobaczyć. W sumie szkoda jeszcze, że UI zostaje nowy. Nie zmienia się na stary. Na PC-cie też tak jest? Wydawało mi się, że na PC-cie UI też się zmienią na stary. Mam brzydkie pismo na czacie, kumam. Tak, tak, no to na pewno dokładnie tego wina. No jest różnica. Jest różnica spora. Na PC zmienia się na stary, ale na PS nie ma starego UI. To czekaj, może mamy jakiś inny klawisz? Nie. Nie. Chyba, że jeszcze L2 i R3. Nie. No właśnie próbowałem. Nic się nie dzieje. Znaczy... tak jakbym naciskał sam touchpad, bo się zmienia mapa. Trudno. Słuchajcie, dobra, pograliśmy sobie chwilę w te Diablo. Ja mówię, nie będziemy to się teraz jakoś szczególnie bawić przy tym, ze świadomością, że ja i tak zaraz będę usuwał postać. Pograjmy sobie chwilę w tego Minita, bo przypominam, że dzisiaj mamy giveaway'a tej gierki. Zobaczmy przynajmniej, jak to wygląda, żebyście wy zobaczyli przede wszystkim, czy chcecie sobie brać udział w losowaniu. 3 kluczyki dzisiaj do zgarnięcia. Ustawienia. Już widzę, że tu nie ma nic do włączania... Tryb wegański. Okej. Okay. Nowa gra. Włączyć tryb wegański. Zawsze możemy to zmienić w opcjach pewnie. Dobra, gra mi proponuje, żeby chodzić D-padem. Nie wiem, którym w ogóle jakaś interakcja jest. Tak nagle gierka przeszła do... Co tu się robi? Co tu się dzieje? Woda jest miła i przyjemna, no okej. Okay. Skałki wyglądają, jakby im silna ciekła, widzicie to? Pan Oszust, dziękuję ślicznie! 100 cirków, bo już niedaleko do 50k, to przyspieszę sobie trochę.
Za cheerki się dostaje punkty? Zmień grę. Dobra. A w sumie Diablo też nie mieliśmy zmienionego. Już momencik, dajcie sekundeczkę. A nie, było zmienione. Któryś z panów modów się spisał. Dziękuję ślicznie. Minit. Dobra. Miałeś, ktoś się zmienił, no. Okej, okay, poeksplorujmy chwilkę, bo ja na razie kompletnie nie kumam, co się tu dzieje i co ja mam robić. Mam miecz, okej, okay, mam miecz. Czy teraz mogę napierdzielać? Ta. A czy mogę niszczyć krzaczki? Mogę. Czy z krzaczków może coś wypaść? Nie chyba. Idziemy jeszcze zabić kraba, zobaczyć, czy z krabów coś wypadnie. A mamy możemy zabić? Aj, to jest pies, przepraszam. Psa możemy zdamage'ować. Okej. Ktoś mógłby zająć się tymi trzema krabami, bla, bla, bla. Co to za czas? Co tam się dzieje? Umarłem z jakiegoś powodu. Koniec czasu. Yo, what? Dziwna ta gierka. A ciebie tu nie było wcześniej. Szybko do fabryki. Dobra, gdzie jest fabryka? Gdzie jest trzeci krab przede wszystkim, bo mi tego brakuje. To jest jakiś garbacz. Tak, tak, no, zaczynam powoli rozumieć, tylko odkrywanie mapy w taki sposób, mając tą presję jednej minuty, może być całkiem sympatyczne. Szczególnie jeśli niektóre postacie muszą wydukać zdanie i potrzebują na to kilkunastu sekund, nie? Unikaj rekinów, pójdź na zachód, a przy skale skręć i tyle się dowiedzieliśmy. Czy w 12 minutes grałem? Nie, ponieważ trochę liczę na to, że giera zostanie jeszcze zapowiedziana na PlayStation, a jeśli nie, to po prostu ogram na PC-cie. Czy mogę trochę podbić? Oczywiście, już podbijam audio. Dobra, jeszcze raz. Szybka akcja. A teraz może skoczymy do góry, zobaczymy, czy tu jest ten krab drugi. Znaczy trzeci właściwie. Tam jest ciemno, uważam na siebie. Dobra, czyli tu nie. Wykorzystajmy tego rana do znalezienia kraba. Bo tu jest jeden. Tu jest drugi, a mamy zabić trzy do... Do questa. O! Konewkę dostaliśmy. A grządki są na lewo od domu, więc pewnie tam się tego używa. Te ziom, jak się Hades podoba? Podoba się. Nawet dzisiaj miał być grany. Tak. Ojejku, ja mogę tylko jedno naraz trzymać. Dobra, to zmienimy sobie na razie na konewkę. Zobaczymy, co jesteśmy w stanie z nim zrobić. Czy ta muszelka to jest do podniesienia, czy nie? Nie. Dobra. Kwiatków nie podlewamy. To zacznijmy jeszcze raz i pójdziemy na te grządki po lewej. Tylko moment, przecież jak tam są chwasty, to ja nie przejdę przez tą, więc muszę mieć miecz na starcie. I mam miecz na starcie chyba. O, a konewka jest przy domu. Dobra, gites. Jest gituwa. Okej, okay, czyli mamy chyba tylko jedną rzecz na jednej grządce. I na razie nic innego nie wyhodujemy. Kiedy deszcz nie pada i wody coraz mniej, co mówię na to ja, konewka? Klasyka widzę wjechała.
Dobła, będę uważał. A, kociem sierść w nosie. Dobra, to zajrzyjmy na szybko tutaj, skoro i tak się kończy. O kurde, tak naprawdę ciemno. A, obrywałem od czegoś. To nie chcę. Tylko, że ja w tego Hadesa no, jestem chyba trochę słaby. Dochodzę tak prawie do Hadesa. Z naciskiem na prawie. Dobra, czyli krab musi być gdzieś tu na... O, tu jest ryba w ogóle i jakiś dziwny pies. A, sorry. Myślałem, że jesteś wrogiem. O, tu są kraby. A, i to są pewnie te trzy, które on miał na myśli. Dobra, to wyeliminowane. Wracamy do niego po nagrodę. Czymkolwiek ona nie będzie. HM04 Flash musisz użyć. Kawę dostaliśmy. Ciekawe, co robi kawa. Być może wydłuża czas, jaki możemy poświęcić na grę. Chcę posłuchać innej muzyki. Czy musimy znaleźć inną płytę muzyczną? Kawa pomoże mi w przesuwaniu skrzynek, okej. Okay. Takich jak ta. Tylko po co mi to? Teraz to zabijanie krabów chyba nic mi nie da, nie? A ty mi coś podpowiesz? Nie, dobra, ty już mi nic mi więcej nie powiesz. Lecimy szybko do góry tym razem. A tutaj? Aha, aha, tu jest skrót właściwie, ja niepotrzebnie lecę tak naokoło. Tu są wielkie drzewa, z którymi chyba nic nie zrobię na razie. Aha. Klucz do latarni, fajnie. To jeszcze zdążymy tam wejść, ale pewnie już nic nie zrobimy. Aha, aha, kumam, kumam. Dwa, jeden! Była latarka. Do wykorzystania oczywiście w kopalni nad domem. Ten dziad ma jeszcze informacje o skarbie, ale ich tak łatwo nie wydobędę z niego, bo on gada prawie że minutę. W sumie fajna gierka. Ma na siebie bardzo sympatyczny pomysł. Cześć pan Drognan, dzień dobry. Pan Drognan oraz reszta tych, którzy dołączyli trochę później dzisiaj. Jeśli chcecie sobie wygrać tą gierkę, Minita, to pan Mecha Butchers podrzucił nam trzy kodziki na nią. I wystarczy wziąć udział w giveawayu. Dobra, już nie zdążymy tam pójść. Ale latarka, z tego co rozumiem, nie jest przedmiotem, który się upuszcza, więc jest gituwa. Zacznijmy od podlania kwiatka. Dobra, tam jakieś serduszko wyrasta, będziemy mieli trzecie prawdopodobnie. Zresztą czekajcie, bo to już się teraz... To już się świeciło. Aha, okej, okay, kumam. Straciłem swoją szansę chyba w tej turze. Lik Bartek, dzięki za followka, witam na streamku, dzień dobry. Dobra, mamy latarkę faktycznie i mogę dziabać mieczem. Dobra. O chuj! O! Yeah! Yeah! W ostatniej sekundzie. Dobra. To zaraz będę miał też czwarte w takim razie.
punktualność, nie wiem za co. Zabijanie węży przekreśla jedną trofkę. Czyli już teraz nie będę miał na pewno jednej trofki, czy co? O, jest serduszko, teraz się pojawiło nagle. Czwarte. A dobry wieczór, ja na chwilkę, bo zaraz do roboty na nockę. Ojejku! To ja się tu cieszę, że ja sobie zaraz zacznę weekend, że właściwie już zacząłem weekend. A tu dramaty zgłaszasz. Że to praca jakaś. Dobra, to przechodzimy bez węży. Byczka olewamy, bo drugiego serduszka mi na pewno nie da. Tak, jeszcze mi spowolnijcie, świetny pomysł. Piła, widzę piłę, jeszcze ją podniesiemy. Do ścinania drzew i wtedy te po lewej. Halo? Wszystkie miejsca są oznaczone miotającymi mieczami ducha azu, to tylko le... Co? Czemu nie mogę podnieść piły? To totalnie będzie mi potrzebne. Panie Ligbartku, to jak tylko na chwilę jesteś, to jeszcze możesz sobie wziąć udział w giveawayu, który ma dzisiaj miejsce. Wystarczy, że sobie za punkty kanału odbierzesz coś takiego jak giveaway Minit PC. Zachęcam. Czy ja mogę zresetować przedmioty? Już bym wolał teraz sobie zrobić reset, jeszcze raz pójść na świeżo, mając czas. A, jeszcze tu nie byliśmy, a ja mogę przesunąć te skrzynie, więc właściwie tego lupa sobie wykorzystamy do przejścia tędy i zobaczenia, o co biega. Tylko że żeby nimi się zająć, to ja bym musiał... No, nie przejdę. Chyba, że mogę strzałę odbić. O kurde, mogę ją zniszczyć, nice. Ale musiałbym mieć łuk, żeby ich sprzątnąć raczej. Ta. Dobra, pójdziemy jeszcze raz na górę przez labirynt. I spróbujemy w prawo pójść na przykład, bo ja wtedy schodziłem na dół, gdzie była ta piła. Nie tu, tu. Easy. Easy boy. Idziemy na prawo. Pustynny obóz. Okej, dobra, czyli to jest mój taki checkpointik. Ale mogę sobie teraz wybierać, z którego z nich ja chcę korzystać, czy nie bardzo? Czy już jestem zdany na ten? Dziwne rzeczy się tu dzieją. Ojej, słychać twój głos, tak jak nostalgia z Minecrafta. Mi się głos strasznie zmienił od tamtych czasów, mam wrażenie. Dobra, drabinka. Sekretna świątynia. A, była taka pęknięta ściana, myślałem, że może można to rozwalić. Ja nie wiem, czy mi starczy czasu na przejście tędy w takim razie. Ciekawe, czy są potem jakieś przedmioty na wydłużenie tego czasu. No właśnie, kumam. A tu jeszcze było dużo drogi tak naprawdę. Te poziomy wewnątrz budynków, taki ray tracing dla ubogich trochę. Całkiem fajnie to wygląda moim zdaniem. (Grym)
ja mam wrażenie, że po prostu już nie próbujesz mieć turbo alfa mail głosu, tylko normalny. To nie było tak, że ja próbowałem mieć turbo alfa mail głos, tylko chciałem brzmieć poważnie. Myślałem, że się będę mówił jak z taką totalną zamułą i powoli, to będę poważniejszy. A chyba tak nie do końca było. Moi drodzy, anyway, ja myślę, że będę na dzisiaj kończył, bo dobijamy do 2 godzin. Ja bym sobie chciał zacząć weekend, a wam chciałbym rozdać gierki, żebyście również sobie mogli z gierką zacząć ten weekendzik. Więc pozwólcie, że ja sobie przerzucę... Że sobie przerzucę scenę. Tu wam zostawię coś takiego, a sam przejdę do... Panie Mechabuczercie, chyba nie byłoby super rozsądne pokazywanie dashboarda na streamie, nie? Chyba nie najmądrzejsze. To nic, będziecie musieli mi zaufać w tej kwestii. Klikam random pika. Czy ja mam tu informację, ile jest osób? Nie, ale w ogóle mogę wam powiedzieć. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 uczestników giveawaya. Pośród nich losujemy 3 kodziki. W tym momencie... A, faktycznie, przecież wrzuca kurde informacje, jak tu profeska totalna. That sarcastic type wygrywa pierwszy kodzik. Gratulacje. Lecimy z drugim. Kabieusz drugi kodzik dostaje. Gracy. No i uwaga, uwaga. Trzeci kodzik wędruje do Ligbartek. No i widzisz, namawiałem, że na chwilkę jesteś. Wylosowałeś sobie kodzik. Z tymi z was... Nie, właściwie nie wiem, czy wy jesteście na Discordzie. Bo nawet jeśli jesteście, to chyba nie piszecie na Discordzie, więc wyślę wam na szepcie na Twitchu kodziki wasze po zakończeniu dzisiejszego streamka. No, one są do odebrania na Steamie, w razie czego wszystkie 3 kluczyki mamy od pana Mecha Butchersa, więc wielkie dzięki dla niego. O Jezu, nie klikam w to, Rychu, nawet w to nie klikam. Chyba, że kliknę, czekaj. A nie, to nie to, to coś innego. A nie, to, tylko jest reklama. To, co widzicie u mnie, to są 2 płaszczyzny, 3x6 kratek, a każda z nich jest w stanie zespawnować do 9 grzybów. Tu nie będzie reakcji, tu będzie lekkie zażenowanie i nic się więcej nie wydarzy. Czekania. Oczywiście im większa płaszczyzna, tym efektywniejsza będzie nasza hodowla. Warto zatroszczyć się o to, żeby hodowla była... Jaki tu jest dziwny motion blur! ...u mnie. Jedna połowa na brązowe grzyby, a druga na czerwone. No dobrze, teraz kiedy mamy odpowiedni zapas na miska nad miską, ułożyć zrównę. Misko przypada na jeden... Owca spadła i się zabiła. No nic, zdrowie owcy. Wow, co się dzieje? Najwyższe efekty, jakie dało się wyciągnąć się Camtasia Studio 6 chyba, albo jakieś tam jeszcze inna dystrybucja. Spróbujmy jeszcze raz. Nawet Hunger Bara nie ma, to są najlepsze czasy. Jak wszedł Hunger Bar, to się tyle spartoliło, że to jest masakra. Nie były zwykłe grzybki. W głowie kosmos, w żołądku koncert. Dobra, gdzie jest świnia? Się rozmywa. Świniu, zabierz mnie do Funky Town. Na górę. Wystarczy nam tego. Jak gdyby to już za dużo nostalgii, jak na moje potrzeby. Dziękuję bardzo. Falowanie było pok. Tak, ja pamiętam, że ja zobaczyłem po prostu gdzieś, że istnieje taki dodatek, znaczy taki mod, i to już otworzyło w mojej głowie przepaść, nie? Na górę. Dobra, słuchajcie, ja będę uciekał, będę zaczynał weekend. Przez ten weekend jeszcze się widzimy na pewno na jakichś streamkach.
Nie wiem dokładnie kiedy i nie wiem dokładnie z czym. Bardzo możliwe, że pogramy w Diablo, w kopie z Magdą, jeśli dzisiaj potestujemy i to będzie działać fajnie na dwóch padach. Możliwe, że się odpalę z jakimś hadesikiem, bo czemu by nie? I na pewno we wtorek widzimy się na showcase z Destiny 2. Jak gdyby zaproszenie przyszło, więc trzeba skorzystać. Jeszcze raz wam odpalę. Ta muzyczka jest tak diaboliczna, tak dziwna. Straszny klimat robi, bardzo mi się to podoba. Kiedy chcesz zrobić pelerynkę w Trialsach? No nie wiem, zobaczymy kto będzie trzeci. I się jakoś dogadamy. I się jakoś dogadamy na któryś dzień, na którąś godzinę. A ja znikam. Dziękuję wam bardzo za obecność w dniu dzisiejszym. Widzimy się niedługo. Trzymajcie się cieplutko, wypoczywajcie sobie grzecznie w weekend. Grajcie w fajne gierki. I do zobaczenia. Pa, pa. See you.